dobrze? Witam serdecznie. Uszanowanko. Tośmy się dawno nie widzieli. Dawno się nie widzieliśmy. I trochę się zmieniło. Już nie w ogrodzie. No niestety nie. Ale bez ogródek będzie. Myślę, że bardzo dosadnie bez ogródek. Tak. Jedno się nie zmieniło, rozmówcy się nie zmienili. Tak jest. Nadal. Najlepsi. Tak. Słuchaj, jak bez ogródek, to bez ogródek. Prosto z mostu. Prosto z mostu. Dzisiejsze symbole, symbolika, znaki różnego rodzaju. Trochę tego jest. Trochę tego jest. I jedni mówią, że te znaki są dobre, tamte są złe, te coś niosą ze sobą, tamte nic nie niosą. Generalnie tematyka symboli, całej symboliki jest dość szeroka. Moglibyśmy się nad każdym jakimś takim znakiem zatrzymywać, omawiać, nie wiem, w kwestii jakichkolwiek i religijnych, i okultystycznych, i samochodowych, i tak dalej. Szeroki temat. Szeroki. No, myślę, że nie chodzi o to, żebyśmy o wszystkim pogadali, ale o pewnych szczegółach. Ja jestem tutaj z gadżetem. Tak. Tak. Ta-ra. Właśnie tak jest. Właśnie o to chciałem zapytać. No właśnie. Jeżeli chodzi właśnie o symbole, bo znaczy generalnie każdy jakiś symbol przedstawia rzeczywistość, która się za nim kryje. Jest nie? Jakaś treść pod tym. No, on odnosi do jakiejś rzeczywistości, która jest z nim związana. I dla nas jako misjonarzy Świętej Rodziny oczywiście takim symbolem, swoistym logo, w które wpisana jest też... Współczesnym językiem mówiąc, tak, nie? Logo. Jest wpisana konkretna treść, jest właśnie ten nasz znaczek. Bardzo prosty w przekazie. Ja pamiętam, kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem, a właściwie bardziej, kiedy została mi przedstawiona treść, która jest w nim wpisana, bardzo mnie to zachwyciło, bo zrozumiałem, że w tak prostym znaku, specjalnie tak mówię, żeby trochę tych naszych widzów nakręcić, co to takiego się w tym kryje. Tak jest. Za chwilę będzie. Że w tak prostym znaku jest zawarta cała istota Ewangelii. Dlaczego? Tyle jest tam treści, nie? Dokładnie, bo bardzo prosta symbolika. Tu pewnie aż tak dobrze tego nie widać, ale zapraszamy, zerknijcie gdzieś w okolicach tego posta wstawionego. Będzie wstawiona grafika, która to będzie wyjaśniać, tak, żeby było widać dokładnie. Ale generalnie chodzi o to. Jest to okrąg, jest to krzyż i jest to gwiazda. O co chodzi? O to chodzi, że tu wpisane jest całe posłannictwo misjonarzy Świętej Rodziny i zadanie, które nam towarzyszy. Czyli Pan Jezus poprzez swoje przyjście na świat, symbol gwiazdy. Przez swoją odkupieńczą śmierć na krzyżu, znak krzyża, daje możliwość zbawienia całemu światu okrąg. Tak naprawdę w trzech prostych znakach. Gwiazda, narodzenie, krzyż, śmierć, okrąg, cały świat. Mamy jakby całą istotę kerygmatu, czyli głoszenia tego, co się wydarzyło, tego, czego jego... Całe przesłanie Ewangelii. Dokładnie. To jest najprościej chyba by można było powiedzieć, że to jest Ewangelia w jednym znaku, ukryta w jednym znaku. No, to jest uproszczenie, dość ale... takie luźne, ale dotyka istoty. Bóg stał się człowiekiem, aby odkupić cały świat. No dokładnie. I dla nas jako misjonarzy Świętej Rodziny no to jest pewnego rodzaju zadanie. To jest nasza misja, którą mamy do zrealizowania. To, za czym się chowamy, w pewnym sensie kryjemy, oczywiście nie w takim sensie, że się czegoś boimy, ale to, co jest dla nas istotą, no to właśnie mówienie drugiemu człowiekowi, nie tylko nam, nie tylko wam, którzy to oglądacie, ale także tym, których będziemy spotykać w dalszej naszej kapłańskiej posłudze, że Jezus przyszedł na świat po to, żeby przez swoją odkupieńczą śmierć dać możliwość zbawienia całemu światu. Pamiętajcie o tym.